Rozdział 10. Zbawca. Cześć, jestem Matthew, a to już kolejny i ostatni mój film w serii, której pokazuję, jak przechodzić kampanię na poziomie elitarnym w grze Killzone Shadowfall. Jeżeli chcesz się dowiedzieć, jak odblokować także inne trofea w tej grze, czy po prostu interesuje Cię Killzone Shadowfall, to zachęcam do subskrypcji mojego kanału. Robimy po cichu wszystko, z tłumikiem, tak aby nie zostać wykrytym. Póki co nie korzystam z maskowania, najpierw pozbywam się jednego ze strażników, a teraz kamery. Przeładować. Dobra, i teraz podchodzimy niezauważeni. Gdzie ten strażnik? Tutaj. A ten nie patrzy. Znowu z maskowaniem. Nie trzeba się zajmować tym strażnikiem. I teraz staram się nie podchodzić do przechodniów. Mimo maskowania mogliby mnie wykryć. I najpierw kieruję się do punktu B. Naszemu narodowi, naszą główną misją było przygotowanie wektyw na zagrożenie ze strony Nytas. Zrozumiałem wagę tego zadania, kiedy kilka tygodni temu zaatakowano nas. Kiedy nasz wspaniały pomysł Benedyk. Uzyskuję dostęp. Dobra, część zabezpieczeń wyłączona. Z dystansem cały czas. Tutaj wymijam strażnika, przechodzę drugą stroną. Wracam w ten sam sposób, tak aby nie przechodzić zaraz pod niego. I teraz trzeba będzie jeszcze wziąć karabin. Czekam, aż przejdą. Temu muszę zrobić trochę miejsca. Dobra, mijam go. Skłócam. Trzeba będzie wejść, otworzyć kratkę, ale czekam najpierw, aż ten strażnik się odwróci. Dobra, odwrócił się. Otwieram. Zgarniam karabin. Zeskakiwać nie za bardzo. I teraz znowu patrzę w naszym kierunku. Ponownie czekam, aż się odwróci. Póki pozostaje niewykryty, to nie ma żadnego ograniczenia czasowego. Dobra, odwrócił się, można uciekać. Nie tędy. Ale tutaj droga wolna. Możliwości śmierci.
Wystarczy, że pozostanę niewykryty i tak naprawdę to, że jest to poziom elitarny w tej misji, nie ma większego znaczenia, o ile jakiekolwiek. Dobra, ustawiam się. I to już będzie praktycznie wszystko. Wystarczy jeszcze tylko oddać strzał. W ich cierpieniu wszyscy widzieliśmy ludzką godność. Ale to był błąd. I celuję do... że Helgaści sami wyzbyli się człowieczeństwa. Sinclaira. Są wybaczeniem. Nie podzielają naszych wartości. To zakalane. A strzela echo. Tak oto zdobywamy trofeum Cienia nie da się zabić. Do tego jeszcze elita komando cieni. I trofeum bohater za zdobycie wszystkich trofeów w podstawowej wersji gry oraz niczym szef za ukończenie kampanii na poziomie elitarnym. Teraz jeszcze tylko lista płac. W zależności od tego, jak szybko podejdziesz do kampanii na poziomie elitarnym, możesz też zdobyć tutaj przy okazji trofea Nowy Cień, aby ukończyć 10 rozdział bez zwracania na siebie uwagi wrogów i oczywiście Zbawca za ukończenie całej kampanii na dowolnym poziomie trudności. Jeżeli podobał Ci się ten materiał, zostaw kciuka w górę. Linki do wszystkich moich filmów z tej serii znajdziesz w opisie poniżej. A jeżeli jesteś tu po raz pierwszy, to zachęcam do subskrypcji mojego kanału. To by było na tyle, dzięki za oglądanie, cześć! Thank you.
Thank you.
Thank you.